Janusz Dąbrowski. Witaminy i minerały czyta autor. Rozdział witaminy. Witaminy, złaciny witaminę, amina życia. Są związkami chemicznymi niezbędnymi do prawidłowego przebiegu procesów życiowych. Pojęcia witamina użył już w 1912 roku polski biochemik Kazimierz Funk. Który jako pierwszy wyizolował rozpuszczalny w wodzie związek zapobiegający chorobie beri Berry. Witaminy są dostarczane do organizmu z zewnątrz w składzie pożywienia, przede wszystkim pochodzenia roślinnego, choć część z nich jest produkowana przez tzw. dobrą florę bakteryjną jelit, o ile w naszym organizmie funkcjonuje ta dobra flora. Powstają w roślinach w procesie biosyntezy pod wpływem światła słonecznego. W komórkach roślin występują w postaci wysoko zorganizowanych i optymalnych do wykorzystania form tzw. prowitamin. Są one łatwo przyswajalne dla człowieka, ponieważ ich wchłanianie jest ułatwione przez występujące w roślinach niezbędne sole mineralne, składniki białkowe pełniące rolę nosicieli witamin lub tłuszcze zapewniające przyswajanie wielu z nich tzw. witamin tłuszczowych. Aktywność witamin zależy w dużej mierze od obecności tychże składników, pełniących w organizmie przede wszystkim rol, rolę regulatorów i katalizatorów. W przypadku braku aminokwasu jako białkowego nośnika organizm nie jest w stanie przyswoić syntetyczne witaminy w zadowalającym stopniu. Problem powiększa się, kiedy mechanizm wchłaniania w organizmie jest upośledzony, ponieważ nie jest najważniejsze to, co zjadamy. Lecz to, co przyswajamy. Generalnie witaminy można podzielić na dwie podstawowe grupy, przyjmując jako kryterium medium, w którym się one rozpuszczają. A więc, rozpuszczalne w wodzie, na przykład witaminy, witamina C, grupy, witaminy z grupy B, rozpuszczalne w tłuszczach, na przykład A, D, E, K, koenzym Q10, który jest taką kwaziwitaminą. Witaminy tłuszczowe potrafią kumulować się w tkankach obfidujących w lipidy, czyli tłuszcze, tworząc zapasy wykorzystywane przez organizm. Natomiast witaminy rozpuszczalne w wodzie, z wyjątkiem witaminy B12, nie są magazynowane w organizmie, a ich nadmiar jest wydalany z moczem. Z tego względu niezbędne jest dostarczenie ich na, dostarczanie ich na bieżąco. Warto mieć świadomość, że czynniki zaburzające metabolizm tłuszczu, czyli trawienie i wchłanianie, Będą zaburzały także metabolizm witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Witamin naturalnych praktycznie nie da się przedawkować, bowiem ewentualny ich nadmiar zostanie rozłożony przez drobne ustroje i wyprowadzony z organizmu. Zastanówmy się, jaki może być efekt zjedzenia nadmiernej ilości jabłek lub marchewki. Z kolei witaminy syntetyczne. Są produkowane przemysłowo w postaci krystalicznej, czyli nieorganicznej, w odróżnieniu od organicznej formy witamin naturalnych. Z tego względu, wspominaliśmy już o tym, przykładowo 100 mg naturalnej witaminy E ma około 7 razy wyższą skuteczność niż 100 mg witaminy E syntetycznej. Sztuczne witaminy, jako substancje krystaliczne, nieorganiczne i pozbawione obecności innych naturalnych składników, są substancjami obcymi dla organizmu lokują się w nim obciążając wątrobę i nerki oraz naruszając niezbędny bilans wprowadza to chaos we wcześniej uporządkowanych strukturach z tego względu można przyjąć że przyjmowanie witamin syntetycznych jest więc wręcz szkodliwe amatorzy sztucznych witamin często miewają zapalenia i wrzody żołądka oraz dwunastnicy Dochodzi również do zwiększenia apetytu, ponieważ organizm, próbując je przyswoić, potrzebuje dodatkowych porcji soli mineralnych, białka, węglowodanów. Zaczynamy więc instynktownie jeść więcej, a to prowadzi do nadwagi. Przedawkowanie sztucznych witamin grozi więc różnego rodzaju powikłaniami i powstawaniem niedomagań. Przykładem może być przedawkowanie syntetyczne witaminy C, co może prowadzić do zwiększonej krzepielości krwi. Podrażnienia błąd śluzowych układu pokarmowego, powstawanie kamieni w nerkach w pęcherzu, hamowanie produkcji insuliny przez trzustkę i podniesienie poziomu cukru we krwi, zwalniania przekazywania impulsów nerwowo-mięśniowych, co powoduje naruszenie koordynacji odruchów wzrokowych i ruchowych. Na drugim biegunie lokuje się ciągłe zagrożenie powstaniem niedoboru witaminowo mineralnych w organizmie, powodowanych między innymi używkami niezdrowym stylem życia. Przykłady destrukcyjnego wpływu na witaminy i substancje mineralne są następujące. Stres przyspiesza utlenianie witaminy C. Silne pocenie się powoduje utratę sodu, potasu, wapnia, magnezu. Palenie tytoniu blokuje przyswajanie witaminy C. Na przykład paczka papierosów, papierosów to utrata 30% witaminy. Kofeina w kawie, Coca-Coli lub Pepsi oraz teina w herbacie blokują przyswajanie witaminy B1. Trzy filiżanki kawy, pół litra Pepsi lub Coca-Coli oraz jeden litr herbaty likwidują 50% jej zasobów. W dodatku żywność, którą spożywamy i która zawiera liczne szkodliwe barwniki, konserwanty i polepszacze, jest przetworzona i wyjałowiona, nie jest w stanie dostarczyć naszym komórkom dobrego pokarmu. Tym bardziej więc nasze organizmy potrzebują najlepszych witamin, to znaczy pozyskiwanych z naturalnych źródeł, np. witaminy z grupy B, ze zbóż, witamina C, z aceroli, porzeczki, pokrzywy, polifenole w postaci tzw. OPC, czyli oligoproantocyanidyny, z aroni, winogron, pożyczek itd. Niedobór danej witaminy to hipowitaminoza, całkowity brak awitaminoza, nadmiar, czyli przedawkowanie o działaniu toksycznym hiperwitaminoza. Witaminy są naszymi obrońcami przed chorobami, zwłaszcza nowotworowymi. Szczególno, szczególnie ważną rolę odgrywają tu witaminy A, C, E, B2, B3, inaczej PP lub niacyna. Witamina A sprzyja zabezpieczeniu organizmu przed różnymi postaciami raka. Witamina C w dużym stężeniu blokuje powstawanie substancji rakotwórczych z azotanów i azotynów zawartych np. w wędlinach, wędzonych rybach, warzywach i owocach, przenawożonych azotem. Witamina E chroni przed szkodliwym oddziaływaniem produktów powstających podczas utleniania tłuszczów, podczas smażenia, grillowania. Dodajmy do tego dietę bogatą w błonnik i sole mineralne, zawierające przede wszystkim wapń, selen, krzem i magres, a niebezpieczeństwo zachorowania na raka znacznie się zmniejszy. Natura wie, co robi. Różnorodny, bogaty w naturalne witaminy, jadłospis, pozwala organizmowi wybrać spożywienia niezbędne dla niego substancje lecznicze. Ponieważ mamy już bardzo ograniczone możliwości zdobywania naturalnego, zdrowego pokarmu, to jedyną drogą zaopatrzenia organizmu w niezbędne witaminy, minerały, enzymy i inne składniki jest suplementacja odżywiania. Jak powiedział już dość dawno. Profesor, doktor habilitowany Aleksander Ożarowski. Jesteśmy skazani na suplementację. Doktor Ożarowski, farmakolog, wybitny znawca, specjalista z zakresu zielarstwa i fitoterapii. Autor wielu publikacji, albumów i książek.